Witam ze stadionu Juventusu. Kłania się Dariusz Szpakowski. Skoro mówimy o Barcelonie, to może przypomnijmy, że Katalończyków w innych regionach Hiszpanii przezywają, co miałem okazję sam usłyszeć, Polakus, czyli Polacy. Tak, też się z tym zetknąłem w Barcelonie. Nie bardzo wiem z jakiego powodu. Niektórzy uważają, że chodzi o niezbyt zrozumiały dla Hiszpanów język kataloński, ale wydaje mi się, że to już jest złośliwość ludzi z Madrytu. Rozpoczynamy mecz. Juventus przy piłce. Patryk Evra blisko pole karne, może strzelać. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Lichtsteiner. Vidal. Roberto Pereira. Patryk Evra. Piłka wyspana aut, rozpocznie Juventus. Morata. Pogba. Trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I będziemy mieli rożny dla Juventusu. Roberto Pereira. I bramka dla Juventusu. No, uderzenie z boleja bajeczne. Od takich goli dostaje się skrzydeł. Ciekawe, czy pójdą za ciosem. Szybko opanował piłkę, zrobił sobie miejsce. Rozejrzał się i następnie zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Roberto Pereira. Przez długi czas kibice w Barcelonie nie wyobrażali sobie być. Faul, nie było tam czysto i będzie rzut wolny. Skuteczna interwencja. Bramkarz był fantastycznie ustawiony, wiedział, gdzie jest mur, znakomicie obronił. Messi. Dobra pozycja do oddania strzału. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Neymar. Piłka opuściła pole gry. Będzie karny dla Barsy. Przestrzelony, rzut karny. To jest niesamowite, żeby nie trafić z karnego. Podaje z powrotem. Sergio Busquets. Messi. Jordi Alba. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Przejął, ale nie opanował piłki. Brawo, ładny ten zwód. Pogba. Doskonale.
Czy to wykorzysta? Uderza! Gol! Brawo Juve! Brawo, znakomicie to rozegrali. Dodatkowo ładna współpraca całego zespołu przy tym golu. Pójdźmy na tego gola innego konia. Roberto Pereira. Tevez. Pereira. Czy to wykorzysta? Zdecydowane wybicie obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Pogba. No trafił wprost w bramkarza. Neymar. Sergio Busquets. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Świetnie, teraz piłka wysoko podana do Messiego. Messi. Roberto Pereira. Sergio Busquets. Suarez. Pereira. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Sergio Busquets. Suarez. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Pogba. Może grać na lewo. Neymar. Dośrodkował. Ładnie, celnie, tylko to wykorzystać. Rozrzucenie do boku. Świetnie zrobił. No, będzie gol i bramka dla Juventusu. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Gdy już był przed bramką, nie można było nie trafić. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Mascherano. Jordi Alba. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Neymar. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Andres Iniesta. Sergio Busquets. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Buffon. Vidal. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Neymar. Suarez. Jordi Alba. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat 3-0. Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni.
szczyt, uderzenie. Barca strzela, ależ pięknie gol! Jesteśmy spokojnie, jak pięknie i czysto uderzył. Od razu z pierwszej piłki, ale dostał fantastyczne podanie. Znakomicie wykończył tę akcję. Jestem pod wrażeniem precyzji uderzenia. Sergio Busquets. Neymar. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Morata. Roberto Pereira. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Andres Iniesta. Sergio Busquets. Neymar. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Przy piłce Tevez. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Vidal. Andrea Pirlo. Roberto Pereira. Pogba. Będzie mógł podać na lewą stronę. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Pogba. Piłka wyszła na aut. Rozpocznie Juventus. Sędzia kliszcze. Jaka będzie decyzja? Dzięki statystyce możemy porównać, ile razy faulowały oba zespoły. A słupek! Messi. Arbiter podyktował rzut wolny. Suarez. Próbują rozegrać po skrzydle. Oddaje piłkę koledze. Wykazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. Morata. Spójrzmy, dośrodkowanie. Pereira obronił teraz, a mogła to być druga bramka tego zawodnika. Bramkarz wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji. Jordi Alba. Za moment Juve wznowi od wrzutu z autu. Lichtsteiner. Pogba. Jordi Alba. Iniesta. Dobrze dograł. Suarez. Poprzeczka. Piłka nadal w grze. Strzela. Szansa Barsy. Rzut rożnego. Pedro. Gwizdek sędziego, no i będziemy mieli rzut karny. Karny i sędzia pokazuje żółtą kartkę. Chociaż zgodzisz się, że równie dobrze mógł pokazać czerwoną. Masz rację, miał sporo szczęścia.
środek, zdecydował się na strzał. Gol! Brawo Barcelona! Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień, drugi gol w tym spotkaniu. Proszę popatrzeć, z jaką precyzją strzelający umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. Broni! Piłka wychodzi w pole. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. A teraz przy piłce Tevez. Przy piłce Tevez. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Zablokowany strzał. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Suarez. Obrońca blokuje tę centrę. Vidal. Uderzenie w stronę bramki, ale miał szansę doprowadzenia do wyrównania. Była rzeczywiście szansa na odrobienie strat, a tymczasem dalej przegrywają. Gavi. Czy to wykorzysta? Szansa! I mamy gola, proszę Państwa. No brawo! Trzecia bramka tego gracza. No i mamy hat-trick. Spójrzmy na to z innego kąta. Mamy rzut wolny, mają jeszcze okazję. Pogba. Czy utrzyma się przy piłce? Andrea Pirlo. Ależ nieludzko jest zmęczony. Powinien go zmienić trener. Gavi. Gwizdek i koniec meczu. Wygrana w takim meczu to nie to samo, co w grze o punkty. Ale daje im pewien komfort psychiczny.